rozpoczynam przygodę z następnym fraktalem drogi. Dzisiaj już będzie w ogóle 48 fraktal. Te już są większe, jak wiemy, po wczorajszym. W każdym razie cieszę się, że pogoda sprzyja, więc biorę się do roboty, bo jednak no, jest to długa droga do zrobienia. No to na razie, hej! Wiecie, każde wyzwanie w tym świecie dualnym ma dwie strony, dobrą i złą. I obie muszą się odegrać, ponieważ wykonywanie różnych wyzwań jest jak wchodzenie po schodach. Raz wchodzi jedna noga, raz druga, raz prawa, raz lewa. Nie można jedną nogą wchodzić, czyli jedną stroną swoją. Trzeba obie strony uruchomić. I co mam na myśli, mówiąc dobra i zła? Oczywiście w takim pojęciu dualnym, bo dla mnie już nie ma dobrej i złej. Jest po prostu jedna strona i druga strona. Obie muszą współpracować ze sobą. Ale ta zła strona w takim właśnie znaczeniu dualnego świata to jest taka, że no, są rzeczy, których trzeba się nauczyć. To powoduje pewnego rodzaju ból psychiczny. Bo umysł to nie bardzo chce zmieniać swoje zwyczaje. Nie chce nowych rzeczy się przyswajać. On chce po prostu być w strefie komfortu. I to powoduje, że musimy pewne bariery w sobie przełamywać. I to jest właśnie ta zła strona. W takim sensie, że ona jest bolesna. Jakby to są te trudy pokonywania pewnych wyzwań. Ale jak się wyzwanie pokona, to przychodzi ta dobra strona. Bo ona dla niej już jest łatwo. Ona już sobie korzysta z tego, co pokonała ta zła strona. Czyli ta negatywna energia w nas musi być uruchomiona, żeby pokonać bariery, które stoją przed nami, natomiast ta pozytywna strona, ona już spokojnie działa na tym, co zdobyła ta lewa strona, ta negatywna strona, negatywna energia. I to jest właśnie ta współpraca, że pozytywna nie będzie działać, jeżeli negatywna jej tego nie umożliwi. Więc moje wyzwania też, no ja muszę siniaków sobie ponabijać, muszę fizycznie ciężko dosyć pracować, bo to nie są lekkie rzeczy, ale ponieważ zaczynałam od mniejszych wyzwań, mniejszego wyzwania właśnie, od ręcznego mieszania, tak jak już wyjaśniałam, potem użyłam mieszadła, a teraz już tego
wiadomo, betoniarki. I to jest jakby ten proces mojego wzrastania w tym spowodował, że również mięśnie moje wzrosły i moja siła fizyczna wzrosła. Więc tak, wyzwania trzeba dozować sobie kolejno od mniejszego do większego. To już wczoraj wyjaśniałam. Ale rzeczywiście bez tej negatywnej strony nie pokonamy wyzwania, bo trzeba naprawdę uruchomić w sobie tą negatywną energię, żeby ciężary dźwigać, żeby podnosić, żeby taczkę popychać pełną betonu. To nie są lekkie rzeczy, naprawdę nie są lekkie. I skoro mi się udało już dojść do tego etapu, no to jest dobry znak. To jest bardzo dobry znak, że już wchodzę po tych schodach, już weszłam dość wysoko, bo jak widzicie, efekty są. Proszę. Sama jestem zadowolona. Podziałem energii, ta negatywna energia musi być uruchomiona pierwsza, żeby pozytywna mogła zadziałać. I im więcej tej negatywnej się uruchomi, tym więcej potem pozytywnej będzie działać. Dlatego, że one muszą być zawsze w równowadze. Jeśli tej negatywnej uruchomimy właśnie tyle, ile ja teraz uruchamiam przy betoniarce, no to pozytywnej też jest zupełnie inny efekt, prawda? Jest dużo więcej, większy efekt. Kiedy uruchamiałam mniejszą energię negatywną, to miałam mniejsze fraktale, mniejszy efekt pozytywny. Na tym polega wchodzenie po schodach rozwoju na każdym poziomie, czy to jest poziom fizyczny, czy to jest poziom mentalny, czy to jest poziom duchowy. Wszędzie trzeba przejść te poziomy. I im więcej negatywnej energii fizycznej uruchomimy, tym więcej będziemy mieli pozytywnych efektów tej energii. Jeśli uruchomimy, im więcej uruchomimy energii mentalnej, tej negatywnej, ale mentalnej, na poziomie mentalnym, to będziemy mieli większe efekty w rozwoju naszego umysłu. A czym jest ta energia negatywna? No zmuszanie się, nie wiem, do uczenia się czegoś. To jest energia negatywna, która nas zmusza. I rzeczywiście, jeżeli się damy zmusić, zmusimy się sami, to się nauczymy i potem będą te efekty pozytywne w przyszłości. To samo dotyczy rozwoju duchowego. Jeżeli się zmusimy, aby nie ulegać tym naszym pragnieniom, tym naszym jakby naszemu umysłowi, który nas ciągle chce trzymać w strefie komfortu, w przyjemnościach, wtedy uruchamiając energię tą negatywną, otrzymujemy pozytywne efekty tego. W związku z czym warto rozwijać się na każdym poziomie, ale głównie duchowym, dlatego że tam tkwi tajemnica istnienia.
zmuszanie się do, przynajmniej na początku, do medytacji. Medytacja jest bardzo trudnym wyzwaniem. To nie jest coś, co po prostu samo przychodzi, nie przychodzi samo. To jest ćwiczenie umysłu, żeby podporządkował się ciszy, żeby żeby on nas nie atakował tymi myślami wszystkimi. Ale tak naprawdę to jest ćwiczenie własnej woli, najpierw żeby się nie dać pociągnąć umysłowi, bo najpierw musimy siłę woli uruchomić, a to jest negatywna energia, to nie jest pozytywna. Siła woli jest negatywną energią i ona musi zadziałać, ona musi w którymś momencie przynieść efekty. I potem jak już się nauczymy, już nasz umysł przyjmie medytację jako strefę komfortu, wtedy będzie sam chciał medytować. Sam będzie chciał przebywać w tej ciszy, bo dla niego stanie się to strefą komfortu, nową strefą komfortu. Ale zanim to się stanie, to niestety trzeba uruchomić siłę woli i nie dać się po prostu żadnym wymówkom, które przychodzą do głowy. Bez tego się duchowo człowiek nie rozwinie. To jest konieczność, to jest pierwszy stopień. A jeżeli się nie rozwinie duchowo, to nie dotrze do swojej kreatywności i nie znajdzie prawdę o swoim istnieniu, czyli nie będzie wiedział, po co tu jest. Nie odpowie sobie na te pytania, bo te pytania są odpowiedziane, ale tylko na poziomie duchowym. W umyśle nie ma odpowiedzi i nie będzie. Bo każda odpowiedź z umysłu jest to tylko idea, jakaś koncepcja, która, jak każda koncepcja, jest dualna, bo umysł jest dualny. I wtedy zawsze jest właśnie i pozytywna, i negatywna odpowiedź za jednym razem. Natomiast w duchu jest jedna odpowiedź, nie ma podziału na pozytywną i negatywną. Jest po prostu jedna odpowiedź. I ta odpowiedź jest w 100% satysfakcjonująca. W momencie, gdy się ją usłyszy, wewnętrznym, że tak powiem, umysłem, tym duchowym, to nie ma się wątpliwości i wtedy się wie. Po prostu jest to wiedzenie. Nie wiedza, tylko wiedzenie czegoś, co jest prawdą. Nie faktem, a prawdą. To jest zupełnie co innego. Kółko mi się wykręciło. Trzeba będzie je przykręcić.
dosięgamy swojego wewnętrznego spokoju. I w którymś momencie umysł się przełącza już na ten spokój. Jemu już jest dobrze w tym spokoju. I wiecie co, w momencie, gdy jest jakiś niepokój się wkrada, to natychmiast to się zauważa. Już jest niewygodnie umysłowi siedzieć w tym niepokoju. On już nie chce tego. Przynajmniej w jakiejś części na pewno. I szuka wyjścia, szuka, żeby tego nie było. My to od razu zauważamy, bo w momencie, gdy my zawsze jesteśmy w niepokoju, to nie zauważamy niczego nadzwyczajnego. Po prostu zawsze jesteśmy w tym iluzorycznym świecie idei, które mają nam, mają nas po prostu denerwować, mają nas trzymać cały czas pod kontrolą właśnie umysłu, Matrixa. Ale w momencie, gdy znajdziemy swój pokój wewnętrzny, to już Matrix nad nami nie ma władzy. To jest to, co Morfeusz mówił do Neo, kiedy Neo pytał go, czy będzie mógł potem unikać kul, które będą, wiecie, wystrzeliwane w jego kierunku. Czy będzie tak szybki wtedy? A Morfeusz mu powiedział, że nie. Że nie będzie w ogóle musiał unikać kul, bo one go po prostu nie dosięgną. One nie będą miały na niego wpływu. I to jest właśnie to. Spokój wewnętrzny. Jak się podejmuje te wyzwania w życiu i rozwija wszystkie nasze poziomy świadomości, to w którymś momencie po prostu czujemy, że nie możemy żyć bez wyzwań. Tak się przyzwyczajamy do pokonywania jakichś wyzwań, że w którymś momencie ten rozwój sam się napędza. Ja na przykład nie lubię żyć w strefie komfortu i muszę mieć wyzwania. Jak czuję, że już jest strefa komfortu, to czuję, że zaczynam umierać, że właściwie to jest czas na umieranie, bo nie ma sensu istnienie moje. Nie ma. Nie mam motywacji, żeby wstać z łóżka rano. Nie mam żadnej potrzeby ani konieczności. W związku z czym potrzebuję wyzwania, potrzebuję czegoś, co rozwinie mnie, ale da mi też sens istnienia. Tak w skrócie można to powiedzieć, ale na tym polega rozwój, że najpierw zmuszamy się do rozwijania, a potem już rozwój sam się dzieje, już nie umiemy żyć bez tego. Tak to już jest. I wspaniale, bo to już jest, to jest taka strefa komfortu, ale poszukująca dyskomfortu. To jest ciekawe, to jest dokładnie odwrotność od tego, co większość ludzi ma. Większość ludzi szuka spokoju, ciągle szuka spokoju, bo jest ciągle w niepokoju, ciągle ma same wyzwania. Ale oni tych wyzwań nie pokonują. To jest takie odkładanie na później, albo takie zalepianie dziury w całym. Takie naprawianie czegoś dla oka. Natomiast prawdziwa zmiana dzieje się w środku, w człowieku. Jeżeli ta zmiana nastąpi, wtedy już nie ma odwrotu, wtedy już musisz się rozwijać i to sprawia ci przyjemność. Każdemu, kto wejdzie już na ten poziom, gdzie rozwój nie jest koniecznością, nie jest złem koniecznym, ale jest przyjemnością, jest
sensem istnienia. Jakoś te siniaki nie są widoczne, ale są bolesne. No. Dzisiaj już sobie dołożyłam parę. Ale to jest właśnie ta negatywna energia, która się zamieni na pozytywną. Właściwie cały czas się zamienia. Nie ma sprawy, po prostu nie ma sprawy. No, robi wrażenie, co nie? Zobaczcie, już ile zrobiłam. Cały taki kawałek tutaj. Aż tam. I teraz co? Jak się uda? Boże. Nie tu chciałam, nie? Ale to nie przeszkadza. Pomimo wywrotki i tak dobrze wyszło, całkiem nieźle. I sama dużo, że tak powiem, z tego wyniosłam.
Także zobaczyłam, że te schody do rozwoju są rzeczywistością i czy to jest jakikolwiek rozwój, w jakimkolwiek kierunku, na jakimkolwiek poziomie. Wszędzie trzeba wchodzić po schodach. Winda nie działa. I dobrze jest też wchodzić powoli. Bo jak za szybko, to umysł może nie wyrobić tych zmian. Nie przyjąć. No. Stąd tak dużo samobójstw. Bo umysły te za słabe na zmiany, jakim zostały poddane. I one nie są w stanie tego przyjąć. Dlatego rezygnują. Ale przyjdą jeszcze raz i będą musieli. Prędzej czy później i tak muszą wszyscy przejść wszystkie stopnie rozwoju. Na każdym poziomie. Przed tym się nie ucieknie. Okej, trochę śmiesznie, ale jak to u mnie bywało zawsze, że kształty są przeróżne, więc teraz mam taki kształt dzisiaj. Na dzisiaj koniec. Dziękuję Wam ślicznie i do zobaczenia, mam nadzieję, już.